Cześć kochane ziomeczki, to ja, Wojtek, kanał Rock Day. Artykulacja, no właśnie, cóż to jest artykulacja? Kto by mi powiedział, co to jest artykulacja? No, artykulacja to są sposoby na wydobycie dźwięku, kształtowanie dźwięku, upiększanie dźwięku, generalnie wyartykułowanie czegoś, tak jak w mowie artykulacja to jest jakieś artykułowanie, wyraźne mówienie albo jakieś takie ubarwione, jakieś takie wymawianie pewnych na przykład zgłosek, tak samo w muzyce, no nie? To jest coś takiego, że po prostu to są techniki, którymi kolorujemy pewne frazy, pewne fragmenty, solówek, melodii, cokolwiek, no nie? No i to jest też tak, że cały zbiór różnych artykulacji, różnych sposobów artykulacji, całe zbiory tych artykulacji są, znaczy zbiory, no pewne grupy artykulacji są dla danych instrumentów. Na przykład instrumenty smyczkowe mają swój rodzaj artykulacji, swoje typy, ze względu na to, że mamy struny, to jakoś je można uderzać w śmieszny sposób. Tak samo na przykład, nie wiem, instrumenty dęte, tak samo perkusje, cokolwiek, na czymkolwiek możemy grać, to artykulację można w jakiś sposób wydobyć poza zwykłym dźwiękiem w stylu, prawda? Więc to właściwie to jest jasna sprawa. Tutaj mam akurat z Wikipedii też znalazłem taką rozpiskę. Artykulacja jeden z elementów dzieła muzycznego określający sposób wydobycia i kształtowania dźwięku. Artykulacja kształtuje także frazowanie i nadaje utworowi muzycznemu odpowiedni wyraz i dopełnia go pod względem technicznym. Trochę trudno z tego coś wywnioskować dla nas takiego jasno określonego, no nie? Istnieje szereg określeń artykulacyjnych, niektóre z nich mają charakter uniwersalny, inne są właściwe dla danego instrumentu. Czyli właśnie niektóre są uniwersalne, a niektóre są tylko takie, które możemy na danym instrumencie zagrać. Dobra, koniec z tą teorią, koniec z jakimiś szalonymi pojęciami. Zaczynamy zabawę. Tutaj Wam pokażę pokrótce to całe te techniki artykulacji. Pierwsza technika to jest taka, która jest dość popularna, bardzo często używana w solówkach. To jest slide, czyli z angielskiego ślisk, slide, bizum. To brzmi tak, uwaga, slajdzik. Ogarniacie to, nie? To była artykulacja, która się nazywała slide. Można oczywiście grać pojedynczy dźwięk, można dwoma dźwiękami grać, zrobimy na poszczególnych lekcjach. Tak mniej więcej to brzmi. Po prostu musimy złapać jakiś konkretny dźwięk i z nim jedziemy. To się zwykle właśnie wzdłuż struny używa, bo ciężko, prawda, skakać po strunach. Na różne odległości. Najrzadziej się używa chyba slajdu o 1,5 ton, czyli próg dalej. Trochę dziwnie brzmi. Trochę dziwnie brzmi, fajnie brzmi, jak mamy dłuższe odległości. Całe melodie grać właśnie tylko slajdami. Dobra, to był slajd. Druga, która już tutaj troszeczkę też ją dodałem, gdzieś na końcu każdego z tego slajdu dodawałem vibrato. Popatrzcie, vibrato, czyli to jest to coś, nadanie dźwięku, żeby ten dźwięk brzmiał wibrująco, czyli po prostu wibrował. No nie? Mamy różne częstotliwości, możemy albo bardzo szybko, żeby wibrował, albo wolno możemy wzbudzić to wibrowanie. Czyli na przykład to, co widzieliście, tutaj grałem. Na przykład Carlos Santana często
to często używam właśnie takich w swoich solówkach. Wibrato jest trochę trudnawe, ponieważ my musimy tak odpowiednio sobie złapać ten dźwięk. To nie jest tak, że po prostu go bierzemy i on dochodzi, bo jak sobie tak łapiemy ręką, to ten dźwięk jest dziwny. Musimy go troszeczkę tak... Widzicie, tutaj cała ręka chodzi. Jak robię ten... jak robię? Kolejny, który jest bardzo podobny, to jest bending, czyli podciąganie strun. Uwaga, jak to brzmi. Łapię dźwięk tak jak wibrato, tylko po prostu go podciąga mocniej. No to jest takie już troszeczkę palce, jak są te niewprawione, albo troszeczkę się zapomniały w graniu, albo początkującej osoby, to tak ała, bolą, bolą, wciska się w paluszki, gniecie paluszki. No tutaj nie ma rady, po prostu trzeba to będzie wyćwiczyć, ale dobra, to będzie w osobnej lekcji. Czyli macie bending. Może być bending wstępujący, czyli po prostu pociągamy go do góry. No i wstępujący, czyli... Każdy z nich brzmi inaczej, prawda? Bardzo fajnie. Cóż tutaj takiego jeszcze mamy? No, flażolety. To jest bardzo fajna opcja, która... często ją gramy. Jest chyba jeszcze trudniejsza niż pozostałe, bo tu flażolet to jest coś takiego, że musimy spowodować, żeby ten dźwięk zabrzmiał. Główną funkcję tutaj pełni ta prawa ręka, nie lewa. Wzbudzamy dźwięk, jakby skracamy strunę w czasie uderzania. Stąd ten pisk, bo patrzcie, na siódmym progu dźwięk tutaj D na strunie G nigdy nie będzie taki wysoki, bo to jest taki. A ja robię na ten sam dźwięk D, tylko po prostu on jest o oktawę wyżej. Jeszcze wyżej, o dwie oktawy. Najfajniej wychodzą w ogóle te flażolety na przesterze. Tu miałem taki lekki przester. Jak dam na przykład mocniejszy przester, uwaga. Na przykład taki. Z tych dźwięków tutaj jest wibratem. Oczywiście, przepraszam, każdy z tych dźwięków to był tutaj flażolet. Możemy robić ten flażolet w różnych miejscach. To też takie ciekawe brzmienie, takie... Tak samo, patrzcie, mam tutaj. Tutaj
też robię tak, że dodaję jeszcze do tego vibrato, że dźwięk. To dodaję takiego smaczku, czyli tu łączę dwie artykulacje. No i jest jeszcze taki, który jest często używany, to też jest, to się nazywa tapping. No też jest jakiś sposób wydobycia dźwięku. To jest, no jedni to używają jako, zaliczają do artykulacji, inni nie zaliczają, no bo tutaj wydobywamy dźwięki, tylko po prostu sobie pomagamy prawą ręką, czyli na przykład mam próg 5, 7 i 12. Widzicie, też bardzo specyficzne, bo ciężko byłoby nawet mi zagrać to samo. Nie dałbym rady za bardzo. Chyba, że dźwięk tu. Ale to widzicie, zagrałem te same dźwięki, ale to nie będzie brzmiało tak jak to. Idziemy dalej. Nie, jeszcze nie jedziemy. Jedziemy dalej. No, ostatnią rzeczą, którą z takiej charakterystycznej w gitarze, to jest tremolo. To jest nic innego jak szybkie wykonywanie, szybkie uderzanie jednego dźwięku. Czyli mniej więcej to brzmi coś, to coś takiego. Czyli po prostu tu jakby ten... Mam nadzieję, że to łapiecie, o co tu chodzi, bo tu możemy dużo różnych jeszcze rzeczy do tego dodawać. Jakieś takie, strakie, owakie, nie wiadomo co, jakieś też rzeczy wydobycie. Jeszcze tutaj na przykład, nie wiem, to co prawda nie ma wpływu na wydobycie dźwięku, ale na przykład też jest tak, że na przykład nacisnę tu, łapię. To jest trochę taki bending, tylko że łapany tutaj. Każdy z nich można osobno nazwać, no nie? Tak samo można powiedzieć tremolo. To jest po prostu uderzany dźwięk, dużo razy grany, prawda? Ale widzicie, on przez to, że jest tak dużo razy uderzany, on powoduje, że ten dźwięk zupełnie zmienia swoją... jakby zmienia swój kształt, bo jakbym osobno uderzał dźwięk, tak? No to co? Po prostu uderzamy dwa dźwięki, C i D, no nie? No. Zmienia trochę tą... No dodaję takiego smaczku, koloru do tego, no nie? Jest jeszcze jedna technika, która też jest grana. To się nazywa staccato. To właściwie jest nic innego jak zagranie dźwięku każdy osobno. Widzicie, każdy jest osobno. Pym, 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 pym. Nie. To jest bardziej płynnie. Legato byłoby. Tu
tutaj połączyłem legato z bendi, ze slider. O, albo coś takiego. 5-7-8. Czyli tutaj jest płynne ty-ry-ry-ry-ry, a tu mam staccato, po prostu jest... Czyli można powiedzieć, po prostu zagrane z pauzami, żeby z takim urywaniem. Tutaj najłatwiej to zagrać w ten sposób, że po prostu po uderzeniu dźwięku unoszę ten palec. Czy ten. Plus tłumie nadgarstkiem. To będziemy wyjaśniali w osobnym filmiku. W każdym razie dobra, to są te techniki, które są najczęściej używane. Wiem, że mnóstwo można jeszcze dopisać innych, można jakichś takich smaczków, nie wiadomo co, smaczków, nie buraczków. Jak coś jeszcze macie ciekawego, co pominąłem, to oczywiście dodajcie. A no, widzimy się w następnych lekcjach, więc po prostu przećwiczcie to, opanujcie i czekajcie na następne filmy. Także papatki, do zobaczenia, kochani.